Cześć, pokażę Wam, jak edytować zdjęcia. Wybieramy zdjęcia. Ja wybieram na przykład z niewielką sową i oba lisy. Klikamy na edytuj z kredką i można zdjęcie edytować. Możemy tak jak zdjęcia obrócić do dołu lub do góry. Można też kliknąć przytnij. Można zrobić o tak. Filtry możemy wybrać. Ja bym wybierała akwarelę. Wezmę może usuń mgłę. Tutaj klikamy na znaczek. Następnie mamy kleks. Następnie mamy iluzję. Dopasuj. Tak jak jasność, kontrast, nacieśnienie i tak dalej. Wybieram odcień. Może być sam las. Czerwony to gorący, niebieski zimny. Ja bym wybierała zimny. Upiększ. Ale jest tylko do twarzy, mozaika, można coś narysować. Ja bym wybierała takie coś, tak jak śnieg. Czyli po angielsku snow. Można też zgumować pewnie. Klikamy na ptaszka, teraz następnie graffiti. Może by wybrać krzywę, strzałkę, prostą, kwadrat czy też koło. Ja by wybieram może prostą. Kolor może wybieram, może taki niebieski i możemy rozmiar wybrać. Możemy też użyć za pomocą gumki i wygląda jak padał deszcz. Następnie mamy znak wodny. Wybieram tego. I ostatnie to etykieta. I gotowe. A na sam koniec możemy zapisać przycisk save, czyli zapisz. No i proszę, zdjęcie zostało zapisane. I co, podoba Wam się odcinek? Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Do zobaczenia.